W dniu 29 października w Dębicy będzie gościł Krzysztof Zanussi, polski reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Jest komandorem Orderu Odrodzenia Polski. Od 1992 profesor sztuk filmowych. Spotkanie ze słynnym reżyserem organizuje Stefan Bieszczad, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W dniu 29 października będziemy gościć wyjątkową postać. Nie zamierzam tutaj się wysilać i przedstawiać taką osobowość. Po prostu Krzysztof Zanussi. Ja również z małżonką bardzo dużo od lat śledzimy dokonania tego człowieka, w tym reżysera. I takim, nie ukrywam, było takim trochę zadaniem jeszcze, żeby zaprosić tego pana do nas i bardzo będę się cieszył, jeśli to zaproszenie w sposób szczególny przyjmie młodzież naszego środowiska i wszyscy inni, którzy zechcą posłuchać coś wartościowego i mądrego. Wydarzenie, na które zapraszają Dorota i Stefan Bieszczadowie, odbędzie się w niezwykłym miejscu, kinie Radość. Otwarty rok temu obiekt prowadzą osoby z niepełną sprawnością. To miejscem jest Kino Radość, której nie ukrywam, jestem też takim honorowym członkiem i chciałbym, żeby to była taka czegoś dobrego, co się dzieje w naszym środowisku, działo się właśnie w Radości, która daje nie tylko radość z nazwy, ale nadzieję tym, których tam skupia. Myślę, że to miejsce niech będzie symbolem zwierającym właśnie taką dobrą energię. Krzysztof Zanussi przyjedzie do kina Radość z promocją swojego najnowszego filmu Liczba doskonała.